Od razu mówię, że warto oglądać ten odcinek do końca, ponieważ jest szansa, żebyście to wy wygrali tym razem słuchawki. Tak jak wcześniej obiecałem, dokładamy kreseczkę pod A, czyli robimy home. Coś tu jest nie tak. Dlaczego to nie wyszło? To nagle zapomniałem, jak się trzy rysuje? Coś tu nie gra. Dziwna jest ta trójka. Robiłem ją chyba z 10 minut. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Zanim przejdziemy do poznania kolejnych 8 uczestników naszego teleturnieju, to pamiętajcie, aby obejrzeć poprzednie odcinki, czyli pierwszy oraz drugi. One są tam na playliście, trzeba je obejrzeć, żeby obejrzeć ten, bo bez sensu, żeby nie widzieć tamtych, nie? Ja tu skorzystam jeszcze z chwili atencji i zaproszę was wszystkich do oglądania Pytania na Śniadanie w poniedziałek rano, pewnie gdzieś przed 11, ponieważ będę śpiewać piosenkę z tekstów, czyli... No, domyślcie się, to jest bardzo proste. Pamiętajcie, aby po obejrzeniu tego odcinka zagłosować na swojego faworyta. Link do głosowania macie w opisie, tak samo jak Instagramy, social media i tak dalej. Na Instagramy też bardzo serdecznie was zapraszam. Na końcu odcinka powiem, jak wygrać słuchawki. Ja się nie spieszę, ja po prostu chcę im przekazać szybką informację i żeby ten film trochę krócej trwał. I teraz go przedłużasz, widzicie? Iga zabiera wam cenne sekundy życia. Weź, już nic nie mów, włącz mi pierwszą osobę. Włącz mi! A, ja mam władzę w montażu, no, ale ja zawsze zrobię tak, żeby to była twoja wina. Jestem gotów, zapinam pasy, bo może być różnie. Włączaj. Mamy duet, Blanka oraz Ines. Moja piosenka, z tego co już słyszę. Come on! Kiedy teraz wiem, że masz już dość, nie da rady zmienić nic już nas. Dzisiaj właśnie prawdy przyszedł czas. Trzeba to powiedzieć prosto w twarz. Miłość moja szczera była, wiesz, całym sercem swym kochałem cię. Jeśli teraz możesz, daj mi znać. Możemy spróbować jeszcze raz. Wszystko wokół mnie zmieniło się, kiedy w tamten dzień poznałem cię. Zobaczyłem piękne oczy twe, kiedy uśmiechałaś do mnie się. Come on! A teraz chodź na chwilę, zostańmy w tyle, zatrzymajmy się. Lepiej stanąć i rozglądać dookoła się. Jaki jestem, jaki byłem, ile tobie chciałbym dać. Proszę ciebie, daj mi rękę, dotknij mnie ostatni raz. Dziewczyny, dobór tej piosenki powoduje u mnie pewnego rodzaju wzruszenie, ponieważ jest to moja pierwsza piosenka w życiu, jaką napisałem. Miałem wtedy 15 lat. To były czasy! Aż mi się guzik rozpiął. Fajnie dziewczyny, śpiewajcie razem, to jest świetne. Pozdrawiam was obie. A to jest świetna historia, ponieważ kiedyś byliśmy z Igą u Blanki w domu. Spędziliśmy niesamowicie czas z Blanką oraz jej rodzicami i z jej bratem. Zostaliśmy zaproszeni przed koncertem w Zielonej Górze. To jest świetna rodzina, moją. Są fantastycznymi ludźmi, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Śmieszna sprawa, bo jak mówiłeś, że śpiewajcie razem, to się w tle pokazało dziewczyny z pierwszego odcinka, który też powiedziałeś, że my śpiewamy razem. That's so funny. Ja myślałem, że Iga nie była w tym Tropical Island i ona sobie tak po prostu powiedziała, że no ja byłam. Ona naprawdę była, ale dobra, nieważne, dalej. Dajesz Olivia. Barwa głosu. Oh,
super. Oliwia, bardzo mnie urzekłaś tym wykonaniem. Mam ogromny niedosyt, ponieważ chciałbym Ciebie usłyszeć w lepszej jakości, w jeszcze lepszej wersji, żeby ten Twój głos gdzieś tu mi latał koło uszu. Mam wrażenie, że chodzisz i uczysz się śpiewać, to po prostu słychać, chyba że jesteś naprawdę niesamowitym talentem i się z tym urodziłaś. Świetna barwa, świetny słuch. Cud miód, Alina. Zuza, lalka nieduża. I na dodatek, no włączysz ją, cała ze szmatek. A ten pop filter to większy niż głowa. Cieszy mnie fakt, że kombinujesz po swojemu, że nie robisz tych coverów tak po prostu, żeby je odśpiewać tak samo jak są w oryginale, że próbujesz zrobić swoje wersje. To jest naprawdę wielki atut. Nie wiem, czy sama sobie to wszystko nagrywasz i obrabiasz, ale taka moja rada, abyś ten mastering troszeczkę w inną stronę pchnęła, ponieważ ta muzyka tutaj, ten dźwięk jest troszeczkę taki jakiś dziwny. Mimo tego masz bardzo taką poważną, dojrzałą barwę głosu. Pielęgnuj ją i śpiewaj dalej. I'm ready. Adam. No cześć, Adam. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My goddess reminds me of when we were young. Dawaj, Adam! Before we do arrive, you in this sliding case. It is the last time that we mind me exactly the life we were before we realize we were. Start getting old and make us restless. It was just like a movie. Just like a song when we were young. Tak jest! Adam, co ja ci tutaj mogę powiedzieć? Świetnie, generalnie zaje fajny. Adam ma swój kanał na YouTube, gdzie publikuje właśnie takie covery. Kilka z nich widziałem, słuchałem i no jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ Adam ma świetną barwę, świetnie opanowany ten głos. Naprawdę pracuje nim sobie tak jak chce, bardzo luźno mu to przychodzi i zapraszam was do niego na kanał w takim razie. Obczajcie sobie inne jego kawałki, ponieważ są naprawdę bardzo, bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie, jakiś problem z wysłanianiem się. Ty masz problem z życiem. A tak ci dowalę. Cześć. Cześć. Marcelina. Cześć, Marcelina. A to moja piosenka. O. Nawet nie wiesz, jak się stresuję. Ale czym? No nie ma czym. The weight of a simple human emotion slits me down. Brawo. More the tank ever did. Za odwagę. The pain it's determined and demanding to ache, but I'm okay. And I don't wanna let this go. Ja I don't wanna lose control. I just wanna see the stars with you.
And I don't wanna say goodbye. Someone tell me why. Just wanna see the stars with you. No Marcelino, no a capelli w tej naszej serii śpiewających widzów się w ogóle nie spodziewałem, naprawdę. Jestem mega ciekawy, jak twój głos by w takim razie brzmiał razem z jakimś podkładem. Super, widzisz, nie trzeba było się niczego stresować, tutaj śpiewać każdy może, naprawdę. Nie ma problemu, że to ogląda kilka osób. Świetnie dziewczyno, śpiewaj dalej, widać, że masz super energię, kibicuję tobie z całego serca. Katarzyna Caus, ale masz fajne nazwisko. Ten rok wstecz. Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być. Jak wiesz, bardzo dobry miał styl, taki słodki miał styl. Charlie, Charlie był mą podróżą dziką, uwolnił mnie rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Bardzo ładnie. Po tak namiętnej nocy, jak wierzyć, że odszedł pokochać cię, mój Charlie, Charlie. Tak czułam, że mocna to rzecz. Ty masz taki czar, ty masz w oczach blask. Tak łatwo mogłeś zdobyć mnie i mogłeś zdobyć ją. Kasiu, masz bardzo ładny głos, naprawdę. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to abyś gdzieś tam troszkę pewniej, jeszcze troszeczkę pewniej. Tam był taki jeden moment, gdzie wchodziłaś trochę wyżej. Mam wrażenie, że tam trochę zabrakło tej pewności, ale tak to świetnie, brawa. Naprawdę świetne nazwisko. Ed Sheeran, Perfect, cover by Ola Jaśkiewicz. O, cześć Ola! I found love. Olu, 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 bardzo się cieszę, że nie poddałaś się i realizujesz te swoje marzenia, o których rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, bo mieliśmy się przyjemność spotkać w Łodzi. I Ola mi wtedy powiedziała, że ona chce zacząć, że ona chce śpiewać i grać i zrobić wszystko, żeby się to udało. Olu, ćwicz, naprawdę. Uwierzcie mi, że nauka śpiewu najlepiej u nauczyciela z prawdziwego zdarzenia bardzo, bardzo wiele daje. Czasami nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile tak naprawdę możemy poprawić u nas w głosie i ile rzeczy możemy zrobić lepiej. Zwykle te bariery siedzą gdzieś u nas w głowie i ktoś po prostu musi nam je wybić z tej głowy. Śpiewajcie, uczcie się i nie dajcie sobie wmówić, że nie da się tego nauczyć, bo da. To znaczy, nauka śpiewu praktycznie trwa zazwyczaj całe życie. Michael Jackson do końca swojego życia miał nauczyciela śpiewu. Mi chodzi o to, że na pewnym etapie swojego życia możemy śpiewać lepiej. I porównywanie swoich filmików sprzed 2-3 lat jest później bardzo satysfakcjonujące, uwierzcie mi. No i mamy Olgę. Not a word from your lips. You just took for granted that I want you. Skinny deep, a quick hit. That's your game.
But I'm not a piece of meat. Stimulate my brain. Night is young, so are we. Let's just kids and know each other slow and easily. Oh, take my hand, let's hit the floor. Shake our bodies to the music, maybe. Let me score. So come on, baby, won't you show some class? Why do you have to move so fast? We don't have to take our clothes off to have a good time. Oh no, we could dance and party all night and drink some sherry wine. Oh. Olga, muszę cię pochwalić za twój świetny angielski, naprawdę. Ja bym tutaj nie wykrył, czy to jest polski akcent, czy angielski, amerykański, czy jakikolwiek inny. Powiem ci, że albo miałaś za cicho ten podkład i sama go nie do końca słyszałaś, albo byłaś troszeczkę czasami nad albo pod dźwiękiem. Znaczy, zaśpiewałaś to bardzo ładnie, ale może ten podkład po prostu wystarczyło głośniej dać, nie, tak mi się wydaje. Nie, może to tylko dlatego, że ja to słyszę tylko z laptopa, może jak będę montować film, to będzie inaczej. Tutaj już na przykład słychać tą pewność siebie, śpiewasz bardzo odważnie i to się niesamowicie ceni. A więc to koniec dzisiejszego odcinka, zapraszam was do głosowania na swojego faworyta, wchodźcie w link w opisie, tam jest ankieta. Wyniki poprzednich odcinków zazwyczaj podaję na Instagramie, na transmisji na żywo, więc musicie też mnie obserwować na tej platformie. Zapraszam was do naszej jednej wielkiej, wspaniałej rodziny Ciawlovers, czyli grupa na Facebooku. No i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać słuchawki do uszne Audictus Explorer. O ile dobrze to wypowiedziałem. A więc, wchodzimy na mojego Instagrama, szukamy zdjęcia z tymi słuchawkami, oznaczamy tam trzech naszych znajomych i piszemy coś ciekawego, coś miłego. Subskrybujemy kanał i komentujemy ten film też tutaj. Dla was to jest dosłownie 30 sekund. A możecie wygrać słuchawki, ponieważ będę losować jedną z tych wszystkich osób, które to zrobią. Są fajowe, ponieważ sam ich używam. Zamiast kabelka mają zrobiony taki, jakby sznurówkę. To jest bardzo spoko. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku już we wtorek. A w weekend jeszcze może być trochę vlogów z Irlandii, więc śledźcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, który jest mega ważny, żebyście mieli wszystkie powiadomienia. Pa, pa, trzymajcie się. Ha, ha. Dobre, dobre.